W ostatnią przedświąteczną niedzielę Centrum Śmigla tętniło życiem. Wszystko to za sprawą jarmarku bożonarodzeniowego, który po raz pierwszy zorganizowały władze miasta. Pogoda dopisała. W niedzielę w Śmiglu było wyjątkowo słonecznie. Zainteresowanie jarmarkiem było bardzo duże. To znak, że mieszkańcy chcą takich imprez. Dla tych, którzy w niedzielę przyszli na plac rozstrzelanych, przygotowano wiele atrakcji. Dzieci nie mogły się nudzić. Animatorzy organizowali dla nich konkursy muzyczne i sprawnościowe. Każde dziecko mogło zrobić sobie zdjęcie ze świętym Mikołajem. Na stoiskach z rękodziełem było mnóstwo ozdób świątecznych. Swoje prace prezentowały i sprzedawały m.in. warsztaty terapii zajęciowych z kościana. Niepełnosprawni artyści są znani ze swoich wyjątkowych talentów. Co roku przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocnymi organizują kiermasze, podczas których można kupić rękodzieło. To doskonały pomysł na prezent pod choinkę. Dla wszystkich dorosłych na rozgrzewkę serwowano grzane wino. Burmistrz Małgorzata Adamczak planuje, by jarmark na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych w Śmiglu. Być może w przyszłym roku potrwa dłużej i będzie większy.